Witam Państwa w czwartek, 9 marca ze studia telewizji Imperium przy ulicy Florenckiej. W tym wydaniu 7 urodziny baru u króla Stasia, ścieżka rowerowa na Alei Przyjaźni i metamorfoza parku. Jakub Budak, zapraszam na wiadomości. Wczoraj swoje 7 urodziny obchodził bar u króla Stasia prowadzony przez uczniów klas o profilu gastronomicznym z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach. Bar serwuje przede wszystkim sałatki. Wśród wszechobecnej oferty fast foodów bar sałatkowy jest niewątpliwie potrzebną odmianą. Lokal wystrojem nawiązuje do epoki oświecenia, w której żył i panował patron szkoły król Stanisław August Poniatowski. Gliwicki król Staś jest pierwszym w Polsce szkolnym obiektem tego typu. Z okazji Dnia Kobiet uczniowie przygotowali słodkości oraz piękne tulipany dla pań, aby w ten sposób uczcić ich święto. Dzisiaj 7 jest chyba szczęśliwą liczbą, natomiast 7 urodziny to już szmat czasu. Przez te 7 lat w moim odczuciu bar wkomponował się w gastronomię gliwicką, dlatego że klienci nie opuszczają nas. Uczniowie produkują sałatki i sprzedają w szkolnym barze u króla Stasia. Cały ten cykl produkcyjny jest oczywiście pod nadzorem nauczycieli praktycznie nauki zawodu, ale we wszystkich etapach partycypują uczniowie łącznie z reklamą, no i na pewno z tym finalnym efektem związanym ze sprzedażą. I tutaj nie uczą się wirtualnie przy tablicy, tylko uczą się w rzeczywistości, czyli jest to typowy system dualny kształcenia, który w tej chwili jest preferowany przez Ministerstwo, promowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przez panią minister, czyli szkolnictwo zawodowe ma się łączyć i być bliżej i przemysłu, i jednocześnie uczniowie mają możliwość tego bezpośredniego kontaktu z klientem właśnie w barze u króla Stasia. Dzisiaj wyjątkowo mamy połączenie Międzynarodowego Dnia Kobiet i z inicjatywy tej brzydszej, gorszej połowy społeczeństwa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, z inicjatywy właśnie uczniów oraz nauczycieli chcieliśmy również pamiętać o Międzynarodowym Święcie Kobiet i paniom, które są dla nas kolorem tego życia, chcielibyśmy właśnie złożyć i życzenia, i drobny upominek, wypiek słodki wykonany przez uczniów na warsztatach szkolnych. Robota w re. Znikają pasy wysłużonej nawierzchni asfaltowej na wybranych fragmentach Alei Przyjaźni. Na wysokości McDonalda i w okolicach ulicy Dworcowej i Częstochowskiej trwają prace związane z budową pierwszego odcinka ścieżki rowerowej łączącej centrum Gliwic z Sośnicą. Początkowy etap trasy rowerowej liczy około 1,5 km, a wykonuje go wyłonione niedawno w przetargu przedsiębiorstwo remontów ulic i mostów w Gliwicach. Nie tylko zrywa ono stare warstwy asfaltowej nawierzchni chodnika, ale też zabezpiecza odkrywane pod nimi kostki bazaltowe. Zostaną one zinwentaryzowane i zmagazynowane w bazie transportowej PRUIMU. Posłużą do uzupełnienia innych chodników wykonanych z takich materiałów, które wymagają cząstkowych napraw. Już niebawem Park Chrobrego przejdzie metamorfozę, jakiej jeszcze nie było. Zmieni się w bardzo atrakcyjne miejsce wypoczynku i relaksu idealne dla całych rodzin. MZUK ogłosił przetarg na modernizację terenu. Realizacja projektu podzielona jest na etapy, a całość ma być gotowa w drugiej połowie przyszłego roku. W centralnej części parku wybudowany zostanie atrakcyjny plac zabaw. Z myślą o młodzieży powstanie specjalne miejsce, gdzie staną m.in. podniemna deskorolka i rodeo. I młodsi, i starsi o swoją formę będą mogli zadbać też na siłowni plenerowej. Ważnym elementem projektu jest zagospodarowanie zieleni. Trawniki, nowo posadzone drzewa, krzewy i kwiaty. Wśród zieleni zamontowane zostaną budki dla ptaków i domki dla owadów. Wykończeniem całości będą oświetlone alejki oraz mała architektura. Gwiazd Gliwice i Akademia Piłkarska Team przeprowadza akcję społecznościową pod nazwą Nie patrz jak gram. Demotywujący rodzice na treningach i meczach to plaga trapiąca system szkolenia młodzieży w Polsce. Przygotowany film pokazuje, jak presja wywierana na dziecko hamuje jego rozwój sportowy. Polega to na tym, żeby zwrócić troszeczkę uwagę na problem, jaki istnieje. Istnieje to, chodzi o problem zbyt mocnej
mocnego gdzieś tam angażowania się rodziców, czy to tatusiów, czy mam, w sport i w dzieci tak naprawdę. Mamy różne przykłady, czy to podczas treningów, może podczas treningów takich przykładów nie ma, ale podczas meczów, czy rodzice drużyn przyjezdnych, przeciwnych, czy myślę, że nasi akurat tutaj mogę powiedzieć, że może nie są wzorem do naśladowania, ale dajemy radę. Ale mieliśmy różne już sytuacje z rodzicami drużyn przeciwnych, chociażby, które delikatnie mówiąc nie nadawały się do pokazywania i nie nadawały się do tego, aby towarzyszyły meczom dziecięcym. To są dzieci, które mają przeważnie 9, 10, 11 lat i chcielibyśmy, aby w tym wieku te dzieci sobie spokojnie mogły grać, nie patrząc na to, czy tata, mama patrzą z boku, jak reagują. Rodzice powinni wspierać dzieci w każdym momencie, być oparciem, a czasem zapominają o tym, że to wszystko jest dla dziecka zbyt trudne. Każda rozmowa, czy gdzieś tam próba stosowania nawet delikatnej presji na dziecko powoduje, że to dziecko się za chwileczkę zamyka, nie robi postępów i boi się tak naprawdę. Widzimy to, jak się boi, jak reaguje na różne okrzyki mam, tatusiów. I chcemy tego unikać. To są zbyt małe dzieci, a niektórzy rodzice zachowują się tak, jakby byli na meczach już dorosłych dzieci. Takich swoich naprawdę wyrośniętych juniorów. Na to trzeba zwrócić uwagę. Mam nadzieję, i to nie chodzi tylko o piłkę nożną, żebyśmy wiedzieli o jednej sprawie. To nie chodzi o piłkę nożną. Nam jest najłatwiej zrobić to pod kątem piłki nożnej, bo to jest klub piłkarski, tak? Ale to są, mamy do czynienia i słyszymy wokół, co się dzieje, również w innych dyscyplinach. I tak jest na każdym kroku. Ja sobie zdaję sprawę, że każdy rodzic chce, żeby dziecko było najlepsze, żeby grało najlepiej, żeby strzelało bramki, żeby zdobywało punkty, pobijało rekordy, ale powolutku. Do tego jest dużo czasu jeszcze. Dzieci muszą mieć szansę na to, aby bawić się jeszcze tym swoim sportem, żeby to była ich pasja. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Pełna oferta programowa telewizji Imperium dostępna jest w sieciach światłowodowych Imperium Telekom oraz na stronie tvimperium.pl. Najświeższe informacje i komentarze dostępne są na naszych portalach społecznościowych. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a kolejne wiadomości już jutro o stałej porze.